22 kwietnia wspominamy świętego Kajusa, papieża. Kajus rządził Kościołem Chrystusowym przez 13 lat. Lata te przypadły na czasy panowania cesarza Dioklecjana. Początkowo władca ten był ustosunkowany do chrześcijan obojętnie, dlatego Kajus mógł stosunkowo swobodnie rozwijać swoją działalność. Dopiero współcezar Galeriusz, zaciekły wróg Kościoła, namówił Dioklecjana do dekretów eksterminacyjnych, które od roku 298 cały Kościół okryły krwią męczenników. Kajus jednak już wtedy nie żył. Według zachowanej księgi papieży Liber Pontificalis, Kajus miał wyświęcić na biskupów 5 osób, na kapłanów 25, a na diakonów 8. Papież błogosławiony Urban II wystawił ku jego czci kościół, gdzie spoczęły jego śmiertelne szczątki. Przez wiele lat oddawano Kajusowi kult jako męczennikowi. Dzisiaj czci się go jako wyznawcę. Poza tymi fragmentarycznymi informacjami nie wiemy nic o świętym Kajusie. Przez długi czas przypisywano mu ustanowienie stopni poprzedzających kapłaństwo. Ostariusza, lektora, egzorcysty, akolity, subdiakona, diakona i prezbitera. Wiemy jednak, że dwa ostatnie stopnie pochodzą już z czasów apostolskich. Co do reszty wymienionych stopni, nie ma jeszcze dzisiaj pewności, kto je wprowadził i w jakich okolicznościach. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Kajusa, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.